Obiecywano nam nową jakość telewizji polskiej, bez propagandy, bez koloryzowania i bez faworyzowania jakichkolwiek osób, partii itd. Po prostu miała być rzetelność informacji na pierwszym miejscu oraz wolność słowa. Jak to mówił Marek Czyż, czyli nowy szef programu informacyjnego TVP, zupy nie lubię, wolę czystą wodę. Chodziło oczywiście o wiadomości, które będą krystalicznie czyste, nie będą zabrudzone czymkolwiek, jakimikolwiek naciskami. Tymczasem reporter Panoramy TVP2 Bartłomiej Bublewicz został zawieszony w obowiązkach za wpisy w mediach społecznościowych, w których m.in. krytykował rządzących. Dobrze to skomentował Patryk Słowik. W skrócie, dziennikarz TVP nie ma prawa w mediach społecznościowych krytykować rządzących, to naruszenie etyki. Dyrektor odpowiadający w TVP za kształt publicystyki ma prawo w mediach społecznościowych krytykować i wyzywać opozycję. To obywatelska postawa.